tak jak dzieci przychodziły wtedy wezwane przez Matkę Bożą na modlitwę, my też tak przychodzimy na tę modlitwę. Niezależnie od pogody, niezależnie od tego, czy jest deszcz, czy go nie ma, czy jest ciepło, czy zimno. I chodzi o taką prostą rzecz, bardzo prostą rzecz, niezwykle prostą rzecz, o posłuszeństwo, o ducha posłuszeństwa Maryi, albo o ducha wrażliwości na jej wołanie, na jej zaproszenie. Bo tak jak wtedy to było ważne, czy bardzo ważne, módlcie się dalej na różańcu, mówiła Maryja do dzieci, żeby ustała wojna. I przez te wszystkie objawienia pragnieniem Maryi jest właśnie, żeby były te nabożeństwa fatimskie, żeby one gromadziły, żeby ludzie przychodzili, bo ona woła nas przez te nabożeństwa do modlitwy. Woła nas do głębszej relacji z Bogiem. Woła nas do ponownego nawrócenia się. Do poproszenia Boga, żeby dał nam ducha wolności. Bo zniewalają nas różne trudne rzeczy w naszym życiu, tak? Złe nawyki różne. Warto prosić Boga o dar poznania swoich grzechów. Nieraz człowiek po prostu nie widzi albo nie chce widzieć. Ale woła nas Maryja po to, żebyśmy się stali jej ludem. Jeśli ktoś będzie posłuszny Maryi, będzie się modlił, będzie nabierał coraz bardziej Ducha Bożego, będzie się stawał, można powiedzieć, prorokiem w swoim otoczeniu. Prorokiem w znaczeniu świadkiem Boga, znakiem obecności Boga, znakiem obecności Maryi. I dzisiaj prośmy Maryję, żeby uzdolniła nasze serca do obecności Boga w tych sercach. Grzechem zatrute.